15 kwietnia 1945 roku na dworcu białoruskim w Moskwie. Przedstawiciele władz radzieckich, ambasady polskiej w ZSRR, dyplomaci, dziennikarze zagraniczni oczekują przyjazdu prezydenta Krajowej Rady Narodowej i premiera rządu tymczasowego Rzeczypospolitej. Zastępca komisarza ludowego obrony narodowej generał Bułgani, szef sztabu Armii Czerwonej generał Antonow, zastępca przebywającego w San Francisco komisarza Mołotowa pan Wyszyński. Generał Rolawierski wyprzedził prezydenta i premiera, przybywając do Moskwy drogą powietrzną. Ambasador Rzeczypospolitej w ZSRR, obywatel Modzelewski, korespondent londyńskiego Times, redaktor Parker. Pociąg wiozący prezydenta i premiera przybywa na dworzec. Kwietnia na Kremlu premier rządu tymczasowego Rzeczypospolitej obywatel Osłupka Morawski oraz przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Związku Radzieckiego marszałek Stalin podpisali radziecko-polski pakt wzajemnej pomocy, przyjaźni i powojennej współpracy. Paktu byli obecni prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR Michał Kalinin, naczelny dowódca Wojska Polskiego generał Rola Zymierski, przewodniczący Związku Patriotów Polskich ZSRR Wanda Wasilewska oraz członkowie rządu ZSRR. Po podpisaniu paktu marszałek Stalin wygłosił przemówienie, w którym między innymi powiedział: znaczenie niniejszego paktu polega na tym, że stwarza on real, czują one, że układ ten stanowi gwarancję niezawisłości nowej, demokratycznej Polski. Gwarancję jej mocy, jej rozkwitu. Z okazji podpisania paktu odbyło się w moskiewskim Teatrze Wielkim galowe przedstawienie opery Eugenii Onegin. Tłumnie zgromadzona publiczność owacyjnie witała pojawienie się w loży reprezentacyjnej najwyższych dostojników zaprzyjaźnionej ze Związkiem Radzieckim Polski.
24 kwietnia prezydent i premier odwiedzili przewodniczącego Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, Michała Kalinina. W dłuższej rozmowie poruszone zostały sprawy związane z rozwojem przyjaznych stosunków sąsiedzkich między obydwoma państwami. Tegoż dnia prezydent i premier udali się w drogę powrotną do Warszawy. Na dworcu białoruskim zgromadzili się najwybitniejsi przedstawiciele świata politycznego Moskwy. Uroczysty charakter pożegnania podkreśla znaczenie, jakie dla pomyślnego rozwoju spraw europejskich ma podpisanie Paktu Radziecko-Polskiego. W drogę powrotną do kraju, prezydent i premier złożyli przed mikrofonem następujące oświadczenia. Pragnąłbym, opuszczając mury waszej gościnnej stolicy, wyrazić szczere i głębokie uczucia wdzięczności wielkiemu wodzowi narodów Związku Republik Radzieckich, marszałkowi Stalinowi, przewodniczącemu prezydium Rady Najwyższej Związku Republik Radzieckich panu Kalininowi, wszystkim członkom dostojnym prezydium Rady Najwyższej ZSRR i wszystkim członkom rządu Związku Republik Radzieckich. Zawsze to gorące, serdeczne przyjęcie, jakim spotkaliśmy się tu w Moskwie. Nasza przyjaźń, która rośnie i krzepnie, która utrwalona została nowym układem, będzie niewątpliwie nową erą w stosunkach między naszymi narodami. Będzie ona ponadto wielkim wkładem w ogólne dzieło pokoju. Przyczyni się do wzmocnienia bloku i sojuszu wielkich narodów demokratycznych, przymierzonych w walce z ciemnymi siłami faszyzmu niemieckiego.
nie zbije Wielki Związek Republik Radzieckich. Nie zbije niezwyciężona Armia Czerwona Wyzwolicielska Narodów Uciśnionych. Nie zbije Wielki Wódz Armii Czerwonej, Marszałek Stalin. Nie zbije powieki wieczyste przyjaźń między narodem polskim i narodem Związku Republik Radzieckich. Pakt, który zawarliśmy, jest tylko formalnym przypieczętowaniem tej zrodzonej przyjaźni i współpracy, która się już dokonała i która krzepnie z każdym dniem. Niech żyje wieczna przyjaźń narodu polskiego z narodami Związku Radzieckiego. Niech żyje Wielki Związek Radziecki. Ostatni uścisk dłoni, za chwilę odjazd. Dyplomatycznego.